Postanowiłem, że założę nowe akwarium z kolorowymi krewetkami, ale po kolei. Krewetki z rodzaju Neocaridina to piękne małe skorupiaki, których hodowla jest bardzo prosta i przyjemna. I o samych krewetkach opowiem Wam trochę później, jakie już zasiedlę w tym akwarium. Krewetki, jakie wybrałem, to Neocaridina heteropoda odmiany barwny Blue Velvet i kupiłem je na giełdzie Terra Aqua Gliwice od hodowli Ketrap. Z tej hodowli już brałem krewetki do mojego akwarium towarzyskiego, które założyłem jakieś 3 miesiące temu i wtedy brałem Red Cherry, które bardzo dobrze sobie radzą i już zwiększyła mi się ich populacja, bo się cały czas rozmnażają. Jak chodzi o Blue Velvet, to kupiłem 14 sztuk, które bardzo dobrze zniosły podróż. W takim razie zaczniemy od przygotowania akwarium. Na spód idzie piasek, który wcześniej przypłukałem, dlatego jest taki mokry i nie daje żadnego substratu dla roślin, bo wziąłem dla krewetek takie rośliny, które mogą na spokojnie rosnąć na wszystkim, a Blue Velvet będą dobrze widoczne na białym piasku, tak jak widzicie to tutaj. Woda, którą zaleję akwarium, pochodzi z mojego większego akwarium i taka woda będzie już po prostu po cyklu azotowym i będzie dla krewetek i roślin o wiele lepsza. Nalałem wodę i zamontowałem taki mały stary filtr. Krewetki w tym momencie przyzwyczajają się do temperatury wody, jaka panuje w akwarium, żeby nie miały szoku termicznego. Póki krewetki się przyzwyczajają do temperatury wody, to mogę dodać rośliny. Kupiłem mech Christmas, który w ogóle bardzo fajnie pachnie jak choinka. Roślinę pelię, która podobno bardzo szybko rośnie i popularny mech Java. Krewetki są już gotowe do zamieszkania w akwarium, więc szybko je wpuszczę. No i teraz zacznie się ta ciekawsza część filmu, tak więc zaczynamy. Wsadziłem do akwarium jeszcze kamień na środek, bo mech nie będzie chyba rósł, jak będzie się tak kręcił i krewetki nie będą gdzie miały spokojnie odpocząć, a tak poza tym to bardzo ładnie ten kamień wygląda. Jak możecie zobaczyć, krewetki są bardzo żwawe i cały czas pływają w różne strony, co mnie bardzo cieszy. Nie są jakieś ospałe, tak jak na przykład moje Red Cherry. Neocaridina Blue Velvet to krewetka pochodząca z Azji, a dokładnie z Indii. W hodowlach są dosyć popularne ze względu na ich piękne ubarwienie. W cieniu te krewetki są ciemne, czarne, ale gdy je podświetlimy, to są piękne, niebieskie. Ogólnie nie poleca się ich trzymać z innymi krewetkami z rodzaju Neocaridina i to tyczy się wszystkich Neocaridina, bo mogą się ze sobą mieszać i nie będziemy mieli już czystych Blue Velvet. Ale co ciekawe, są takie różne mieszańce, takie kundelki, że tak się wyrażę, które są sprzedawane normalnie i ludzie sobie je hodują. Ale dobra, przechodzimy dalej. Takie krewetki żywią się różnymi rzeczami, na przykład glonami, ale powinno się je karmić zróżnicowanym pokarmem, żeby miały intensywniejsze ubarwienie i szybciej się rozmnażały i rosły. Na przykład jakimiś owocami, liśćmi dębu, pokrzywy i wiele innych tego typu rzeczy. Ja się na razie na ten temat nie wypowiadam, bo nie karmiłem je jeszcze niczym innym niż karmą dla ryb, ale będę za niedługo testował różne rzeczy. Żeby odcinek nie był zbyt krótki, to pokażę Wam jeszcze moje Red Cherry, które siedzą w 60-litrowym akwarium towarzyskim. I pokazuję Wam je dlatego, bo jak wcześniej wspominałem, rozmnożyły się. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy piękne młode krewetki i jest ich znacznie więcej, ale ukrywają się gdzieś pomiędzy roślinami. Jak chodzi o moje plany co do krewetek, to kupię następną odmianę barwną, gdy ta się rozmnoży. I myślę, że nie będzie to dosyć prędko, bo one są jeszcze dosyć młode. Następne, które trafią na tą szafkę, będą Neocaridina Green Jade albo Yellow. Jeszcze nie wiem dokładnie, ale kupię je dopiero jak nauczę się obsługiwać Blue Velvety. Na koniec możemy jeszcze nakarmić krewetki, więc wsypujemy płatki dla ryb i granulat. W następnym odcinku z nimi obiecuję, że przetestuję różne rzeczy do jedzenia dla Red Cherry oraz Blue Velvet, na przykład jakieś liście roślin, warzywa albo owoce, no ale to dopiero na następnym filmie. Oczywiście nie będzie tak, że dopiero na filmie je nakarmię, bo będę te rzeczy testował też poza kamerą za jakiś czas, na przykład za tydzień. W ogóle ostatnio mi uciekła jedna kolonia mrówek, znaczy nie cała kolonia, tylko parę robotnic podczas karmienia i jak możecie zobaczyć, teraz krewetka sobie zjada jedną z tych mrówek. Najwidoczniej po prostu ta mrówka sobie łaziła gdzieś tam w pobliżu akwarium i wpadła i krewetka właśnie sobie obgryza. I dzisiaj byłoby to na tyle, mam nadzieję, że film się podobał mimo tego, że był krótki i nie starałem się zbytnio przy jego montażu, ale następny film będzie bardzo ciekawy ze względu na to, że mam nowe, bardzo ciekawe i specyficzne kolonie egzotycznych mrówek.
Jak macie jakieś poradne odnośnie Neocaridin, to chętnie przyjmę je w komentarzach.